Lucjan Babczyk, dzień dobry, dobry wieczór, witam na moim kanale. Chyba się film nagrywa. No, Lucjan szczęśliwy, zaciął. Tu coś widać, a tu się pluszcze. Ale ładnie, ostrożnie. Okej, film się już nagrał, możemy zaczynać, możemy startować. Żegnamy Puck, udajemy się kierunek południowy, zachód, do kościerzyny wybudowania. Tam czeka na nas Andrzej, nasze apartamenty oraz duże karpie i duże jesiotry. Szybkość zawrotna 2 km na godzinę. Tu prosto i potem w lewo koło. No i jesteśmy na miejscu. Pogoda super, 38 stopni. Zadekujemy się szybko i wędki w dłoń i na wodę. Zaczynamy wędkowanie. Thank you.
i Lucjan ma pierwszego dzisiaj jesiotra. Chyba jesiotra. Nie chce się poddać? Popatrz, co jest wędką, zobacz. Popatrz, jak się złamie. Czekaj, czekaj. O. Chyba się wygina. Pokaż na wodę. Ja. 2 metry. 2 metry jesiotr. Popatrz, on jest na takim mocnym hamulcu. Widać po wędce, co wygięła. I co? I nie chcecie słuchać, tak? Nie chcę, absolutnie. On robi swoje, a ja zgodnie z planem. No już się pomału zmęczył. Jak rekin. Wiatr na żywce? No piękna sztuka, piękna sztuka. Kurde, on ma, to będzie mój rekord chyba. Ela, stoi. No. Oj, on jest ciężki. Tak, zaraz go zmierzymy. Piękko idzie do wody. Tak, zmierzona. Całe 118 cm i papa. Papa. O, szła rybeczka. Walka była piękna. No, pokaż się. 118, tak? Tak jest. Pokaż minę zadowolonego wędkarza. I zmęczonego. I zmęczonego. No, mamy rybkę następną. Jeszcze nie wiemy co, ale chyba karp, nie karp. Jesiot będzie. Na peleta to powinien być mały karp. Karp? Karp. Karp, karp. Pan zadowolony? Pewnie. Karp chyba mniej, ale ja im zawsze tłumaczę, że
Wypuścisz. Nie wypuszczę. Nie murował teraz. Nie? No, pełno łuski. Jestem. Jestem. O, jaki ładny jest. 6,95. No, 6,90. Nie ma innych haczyków? Nie. Poczepiony. I dalej pływać idzie. Patrz bliżej. Taka ładna rybka. Idzie sobie pływać. Dorośnie, to ją zrobimy znowu. Lucjan zgłodniał, więc zrobiliśmy takie jakieś tam placuszki, ale się okazało, że oprócz Lucjana zgłodniał też jakiś jesiot, bo mu nawet nie pozwala zjeść tych placuszków. No i znowu jest atrakcja, bo trzeba to wyciągnąć. Trzeba to wyciągnąć. Ma. No chyba się poddał. Pa, pa. Poszedł. No i poszedł.
Czyli co, kolejna trzeci, sztuka zaliczona. Co najmniej metr miał. No, Lucjan zgłodniał, więc zrobiliśmy takie jakieś tam placuszki. Kaszuby to piękny kraj. Nasi drodzy przyjaciele z Gdańska, Gdyni, Romek i Janek, zawsze się bardzo nami opiekują i tym razem też zaprosili nas na grilla, kiełbaska, żeberka. Było super, miło zawsze to wspominamy. No właśnie, wszystko co dobre, to się dobrze kończy. Czas wracać w domowe Pielesze. Kierunek Opole. Na pewno jeszcze nie raz tu zajrzymy. A teraz do zobaczenia. Bardzo dobry, że spam w okolicy.